Nie wiem, czy miała Pani przyjemność oglądać sobotnie wydanie Dzień Dobry TVN, gdzie Pani Bożena wypowiadała się na temat depresji. Myślę, że na temat depresji nie można się wypowiadać w taki sposób, w jaki wypowiadała się pani Bożena, aczkolwiek ja jestem przekonana, że to jest urocza osoba, fantastyczny człowiek, świetna aktorka. Nie znam jej osobiście, ale mam wrażenie, że może ją trochę emocje poniosły, może kwestie ograniczonego właśnie czasu w telewizji, może chciała pokazać, że to akurat jej w jakimś stopniu pomaga. Tak właśnie mi się teraz przypomniało, że ta fundacja, której jakby była ambasadorką, rozwiązała z nią umowę. A gdyby na przykład któraś z pani ambasadorek w jakiś sposób dość nietypowy się wypowiedziała w jakimś temacie, to wyciągałaby pani jakieś konsekwencje? To zależy, jakby się wypowiedziała. Ja myślę, że tutaj teraz te wszystkie, jeszcze raz powiem tak, telewizja na żywo, tak? Ileś minut programu. Pani Bożena chciała szybko sprzedać temat i temu tematowi zaszkodziła. Ale czy ona rzeczywiście jako człowiek zasługuje na to, żeby z nią od razu to wszystko rozwiązywać i żebyśmy tutaj zrzucali to na nią, to oznacza tylko jedno. Jeżeli ta fundacja uważa, bo rozumiem, że tak, bo nie znam tematu, ta fundacja produkuje te urządzenia, czy jakoś rozdaje te urządzenia? Czy... Nie, to jest fundacja, która w ogóle zajmuje się jakby sprawą depresji, a tam było lokowanie produktów, jakichś okularów, było coś o tym, że COVID to jest spisek, no takie różne dosyć. To jeżeli takie historie się opowiada, no to pewnie tak, to myślę, że prowadzenie fundacji jest bardzo trudne, w ogóle pomaganie jest bardzo trudne i to powoduje w pewnym momencie naszego życia, że musimy bardzo uważać, kim się otaczamy, kogo wybieramy na naszych ambasadorów, ale też jeżeli pani Bożena była ambasadorką, rozumiem, że choruje na depresję, tak? Czy też z tą depresją coś miała wspólnego? Może to efekt depresji, bo depresja to nie tylko to, że leżymy w łóżku. To są różne inne sytuacje, które się zdarzają, może i takie medialne. Nie chcę naprawdę oceniać, bo mam do tej kobiety duży szacunek i myślę, że jedna taka wpadka nie powinna dyskwalifikować jej w żaden sposób. Nie, tego nie widziałam, ale też biorę udział w akcjach tej, jestem jakby twarzą depresji, tam ambasadorem tego ruchu. A no właśnie, i tak chciałam się zapytać pani zdaniem, ponieważ tam spadła dość duża krytyka na panią Bożenę, która podczas materiału mówiła różne rzeczy o właśnie depresji, że wystarczą okulary specjalne, gogle i tak dalej, że jakby trochę bagatelizowała ten problem. Jak pani jako ambasadorka na to się zapatruje? To bardzo poważny problem i myślę, że bardzo trudny na przykład u małych dzieci czy takich młodych osób do zauważenia, bo jeśli są jacyś introwertyczni albo coś zakładają jakieś maski, to zapędzeni rodzice nie zawsze mogą to zauważyć, ale w ogóle to jest bardzo... No bardzo przykra choroba, która odbiera całą radość życia i wszystko traci sens. I myślę, że się trzeba bardzo serio tym zająć po prostu.